Święty Józef był w porządku, chyba nikt nie powie, że było inaczej. A to, że chciał potajemnie oddalić Maryję, to była oznaka tego, że ta sytuacja po prostu zaczęła go przerastać. I bał się konsekwencji nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla Maryi. Gdy wczytuję się w początki życia Jezusa, przychodzi mi jedna myśl. Święty Józef, patron mężczyzn niedających radę, takich słabych, nierozumiejących, którzy się potykają, może są przyciśnięci i dociśnięci do muru i nie wiedzą, co zrobić. I wtedy tacy mężczyźni mogą przez patronat świętego Józefa prosić o łaskę z góry. I również kobiety mogą prosić za swoich synów, za swoich mężów, którzy czasami nie potrafią odnaleźć się w sytuacji, która ich przerasta. Skorzystajmy z tego. Ponieważ jeśli Bóg poprzez anioła pomógł Józefowi i różne sytuacje tak poukładał, to również i nam może pomóc w naszych przeróżnych trudnościach.